Elo, elo, cześć. W dzisiejszym odcinku będę robił eksperyment, jak szybko będzie schnąć gąbka. Będę dosłownie patrzył, jak gąbka schnie. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij dać łapki w górę oraz subskrypcji. No to mam już tu tutaj gąbkę. Chciałem namoczyć. Zobaczymy, jak długo schnie. Spróbuję ogarnąć jakiegoś tam timelapsa. Jeszcze zrobiłem tutaj takie coś, że będzie woda spada tu i zobaczę, ile wody się zbiera i w ogóle ile mieści ta gąbka. Nie wiem, co ja robię. Co za eksperyment, ale okej. Już drugi dzień, a z tej gąbki nadal kapie. Jest taka jeszcze trochę ciężka. Ja nie, ile to będzie schło? Już cały dzień przeczekałem i nadal nic. Z tą gąbką nadal z niej kapie. O, jak kapie. W ogóle ile wody się nazbierało? Chcę jak to wyciągnąć. Dobra, walić. Tyle wody się nazbierało. No, jeszcze trochę, o tu już jest woda, nieważne. No, widzimy się w dniu trzecim. Elo, elo, tutaj szynk z kolejnego dnia. I ta gąbka już schnie 3 dni. Ciekawe, czy wyschła. Chcę sprawdzę. Jeszcze nie, okej. Tego się nie spodziewałem. Już myślałem, że wysadł. Okej, nie będę kontynuował tego eksperymentu, bo ta gąbka pewnie jest jeszcze z 20 dni schła do końca. W ogóle ile jest wody? No to tyle wody wyschło z tej gąbki przez 3 dni. No całkiem dużo wyschło. Ciekawe, ile tu jeszcze wody jest. No, jeszcze troszeczkę zostało. Ale większość wody wyschła już. Już są takie kropelki. No to z mojego eksperymentu wychodzi, że gąbki schną bardzo długo. Ja nie wiem, kiedy by ta gąbka wyschła do końca, jak to zawsze by jakaś kropelka została, więc to bardzo długo schną gąbki. No to nie zapomnij dać łapki w górę, subskrypcji, jeśli film Ci się podobał oraz chcesz więcej i...